Niech Pan Was spokojem wtorek trzeciego tygodnia okresu zwykłego. Poszedł Dawid i sprowadził z wielką radością Arkę Bożą z domu Obed Edoma do miasta Dawidowego czyli do Jerozolimy, którą zdobył i którą uczynił stolicą. Sprowadził arkę, żeby mieć tą pewność Bożej obecności, że jest z nimi Bóg, że będzie im błogosławił, że będzie ich prowadził. No i jakże ciekawa i radosna musiała być ta procesja, ten kondukt, gdzie szli ludzie, gdzie się cieszyli. Trochę światła na to wszystko, jak to wyglądało, rzuca nam również i Słowo Boże. Ilekroć niosący arkę pańską postąpili sześć kroków, składali w ofierze woły i tuczne ciele. Dawid wtedy tańczył z całym zapałem w obecności Pana, a ubrany był w lniany efot. No, niesamowicie musiało to wszystko to wyglądać, pewnie też i długo musiało trwać, jeśli co sześć kroków oni składali ofiarę. I ciekawą postacią jest tutaj ten Dawid, który tak cieszy się z Bożej obecności, z tego, że arka będzie w stolicy, że moglibyśmy powiedzieć, że podkreśla. Że to Bóg jest królem Izraela. Nie ma tutaj wcale szat królewskich, nie występuje właśnie w całym tym rynsztunku królewskim, nie ma korony, berła czy innych widocznych znaków tego, że on jest tutaj królem. Ten prosty strój, który ma na sobie, ma podkreślić, że to Bóg jest królem. I tak bardzo spontanicznie ten Dawid tańczy przed Panem. Pewnie nie wszystkim się to podobało, o czym wiemy też z innego fragmentu tekstu biblijnego, że sama Żona Dawida, czyli córka Saula, Mikal, wzgardziła nim, Mówi: Co to za król, taki właśnie w tak prosto, tylko ubrany, tak nawet zgrzebnie i to jeszcze tańczy? To żadna dostojna postać by tak nie zrobiła. Ale Dawid wie, że to pan wyrwał go z paświska, pan namaścił go i pan go posadził na tym tronie. On wie, kto tutaj jest królem. I wie, że to wszystko jest dzięki Panu Bogu. I ma w sobie, byśmy wiedzieli, tą dziecięcą prostotę i taką szczerość. Jest w stanie tak właśnie się zachowywać, bo na opinii mu nie zależy. Nie on się pchał na ten tron, żeby teraz utrzymywać go różnymi sposobami, ale to Pan Bóg go powołał. Oddaje szacunek Bogu, podkreśla królewskość Boga, a siebie pokazuje jako prostego wyznawcę. Jest ta radość, że Arka jest. Z nimi. Ale chcemy zobaczyć, że Pan Bóg poprzez historię zbawienia prowadzi nas dalej i głębiej. Tu jest arka, jest obecny Bóg. Ale przychodzi taki moment w historii Izraela, że Izraelici nie mają Arki. Podczas niewoli babilońskiej, podczas zdobywania Jerozolimy, arka została wyniesiona i została ukryta. I do dzisiaj jest nieodnaleziona. Co oczywiście tworzy całą masę różnych teorii spiskowych. Cały czas archeolodzy, różni badacze poszukują, nawet w Hollywood poszukują, o czym doskonale wiemy, znając serię o tym takim archeologu, podróżniku Indiana Jones, który również tej arki przymierza szukał. I wiemy, że tej arki nie ma, i pozostaje pytanie, więc jeśli nie ma arki, to czy jest Bóg z Izraelem? Jeśli nie mamy świątyni, czy jest Bóg z Izraelem? Czy jeśli nie mamy swojej ziemi, ziemi obiecanej, ziemi świętej, to jest Bóg z Izraelem? Izrael właśnie na obczyźnie odkrywa inną Bożą obecność, że nie tylko w arce był Bóg obecny, nie tylko w świątyni, nie tylko w ziemi obiecanej. Odkrywają Bożą obecność w Słowie. Dlatego budują synagogi, te specjalne miejsca, domy modlitwy, gdzie Słowo jest odczytywane i wierzą, że Bóg jest w tym Słowie obecny. Więcej, że jest, to Słowo jest proklamowane, i wtedy ta obecność Boża również jest pośród nich. Ale Bóg dalej prowadzi. Mówi: Nie tylko chce się zamknąć do Słowa i do tych liter, do tych zwojów. Dlatego Modlimy się i co pokazuje nam święty Jan, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. Bóg mówi, nie dam się zamknąć ani w arce, ani w świątyni, ani tylko w jednej ziemi, nawet w jednej świętej księdze nie dam się zamknąć. Chcę być obecny, dlatego Słowo staje się ciałem i pośród nas jest Jezus Chrystus. Jest dzięki temu, że Bóg posyła Go na ten świat, ale jest dzięki temu też, że jest obecna Maryja, która godzi się na to, żeby stać się mamą Syna Bożego. Wiemy, że Chrystus narodził się, począł się z Ducha Świętego i narodził się z Najświętszej Maryi Panny. Dlatego dajemy Maryi ten tytuł, że ona jest Arką Przymierza. W sobie nosiła Boga. Tą obecność odkrywa Elżbieta, mówi skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie. Tą obecność jeszcze nienarodzony Jan Chrzciciel również odkrywa, że to dzieciątko z radości poruszyło się w łonie Elżbiety. Ale historia idzie dalej. Choć Maryja zawsze jest wyjątkowa, niepowtarzalna i zawsze będzie matką Jezusa Chrystusa, to dzisiaj Chrystus mówi, Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I spoglądając na siedzących dokoła, rzekł: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest mi bratem, siostrą i matką znowu nie chcę tylko tego wąskiego grona takiego ekskluzywnego że tylko nieliczni że tylko wybrani ale rozszerza tą Bożą rodzinę Maryja zawsze będzie wyjątkowa ale Chrystus mówi ale ja chciałbym teraz żeby wszyscy ludzie którzy pójdą za mną którzy usłyszą słowo i je przyjmą z radością żeby byli moimi braćmi i siostrami i każdy który będzie to słowo dalej przekazywał czyli sprawi że Chrystus narodzi się w czyimś życiu żeby był Matką moglibyśmy w taki sposób duchowy powiedzieć, bo rodzimy Chrystusa dla innych. Oni Go przyjmują i oni mają to nowe życie. W chrzcie stają się nowymi ludźmi. Narodzili się już właśnie z Chrystusa. To już jest ten nowy Adam. Nie z tego starego Adama, który poprowadził nas do grzechu, ale z nowego Adama Chrystusa, który z grzechu nas. Uwolnił. Niech to Słowo dzisiaj prowadzi nas do doświadczenia Bożej obecności, więcej dostawania się Bożą rodziną, rodziną Jezusa Chrystusa, jeśli jesteśmy tymi, którzy słuchają Słowa Bożego i jeśli pełnią wolę Bożą. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.